Epoka napoleońska do dzisiaj cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Do polskiej mitologii narodowej przeszła jedna z bitew tego okresu. Szaleńcza wręcz szarża szwadronu szwalerzerów gwardii w wąwozie Somosiery. Listopada 1808 roku, podczas walk toczonych w Hiszpanii, na drodze armii francuskiej znalazł się umocniony i obsadzony artylerią wąwóz Somosiery, przez który prowadziła najkrótsza droga do Madrytu. Napoleon Bonaparte, obserwujący umocnienia hiszpańskie, wysłał na zwiad dyżurny szwadron pierwszego pułku szwalerzerów gwardii, złożony z Polaków. Lekkokonni jednak, zamiast tylko zbadać pozycje hiszpańskie, przeprowadzili błyskawiczną szarżę w wąskim wąwozie, zajmując cztery następujące po sobie baterie artylerii. W wyniku szarży poległo 22 szwalerzerów, a dalszych 35 było rannych. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się obraz autorstwa Jerzego Kossaka, będący kopią dzieła Wojciecha Kossaka z 1907 roku, przedstawiający tę walkę. Na płótnie widać szarżujących szwalerzerów w granatowo-amarantowo-białych mundurach, którzy w kłębach kurzu i prochowego dymu zdobywają trzy hiszpańskie armaty. Szarża w wąwozie Somosiery dla wielu pokoleń Polaków była powodem do dumy z chwały oręża, ale także szaleńczej, często lekkomyślnej, ale jakże pełnej romantyzmu odwagi. Bitwa znalazła także swoje odbicie w twórczości nie tylko malarzy, ale także poetów. Między innymi uwiecznił ją w piosence Jacek Kaczmarski.